Witam, Piotr Kiewra. Zostawię na chwilę swój rower po to, żeby się przejść takim specyficznym rodzajem ścieżki, drogi. O właśnie. Przejdę się tym po to, żeby o czymś powiedzieć. To jest specyficzny rodzaj ścieżki. No nie dlatego, że jest nieużywany, że porosły na nim takie rośliny. Dawno tutaj tym torowiskiem nic nie jeździ. Kiedyś jeździły tu pociągi. Dojeżdżałem tędy tą drogą do szkoły, później przez jakiś czas też do pracy. Ale czy jest to specyficzny rodzaj ścieżki, dlatego że na większość ludzi tego typu ścieżką kroczy. Nie chodzi tutaj o dosłowność. Jest to tą drogę, te torowisko uczyniłem taką metaforą naszej ścieżki życia. Mianowicie charakterystyczną cechą torów kolejowych, takiego torowiska, jest to, że to, co się po nim porusza, jedzie, nie ma w zasadzie żadnej możliwości kroku w bok. Wszystko się dzieje co do centymetra dokładnie, zawsze tak samo, czy w tą, czy w tamtą stronę. To jedyne możliwości to pojechać do przodu lub do tyłu. Nie ma innej możliwości. Tam lub z powrotem. I dokładnie taką ścieżką życia kroczymy w większości my. A tymi szynami, które nas ograniczają, tą klatką, która nas zamyka, która nie pozwala nam zrobić kroku w bok, jest nasz lęk. Są nasze przekonania, są nasze nawyki, jest nasza wiedza, która mówi, że to jest dobre, to jest złe. I odnośnie zdrowia jest tak samo. Mamy mnóstwo nawyków, mnóstwo przekonań, które czynią naszą drogę właśnie czymś takim jak to torowisko. Czyli trzymamy się tego, chociaż obok jest mnóstwo możliwości, mnóstwo wolności, mnóstwo radości. Natomiast my się trzymamy torowiska, dlatego że boimy się zboczyć, dlatego że może nas coś tam złego spotkać, bo może okazać się, że ta decyzja była błędna, a my się boimy odpowiedzialności. Boimy się błędów. Boimy się tak naprawdę być zdrowymi, bo zdrowie jest taką właśnie wolnością poza tymi torami. Jest czymś, czym się nie powinniśmy przejmować, zajmować nawet. Jest taka, być może na ten temat zrobię kolejny filmik, na temat tylko tej sentencji, która mówi o tym, że siedzę w ciszy, nic nie robię, wiosna przychodzi, a trawa rośnie sama. I dokładnie tak jest ze wszystkim, łącznie z naszym zdrowiem. Nie musimy się nim zajmować. Zajmujemy się chorobami, ale tylko dlatego, że odpuściliśmy sobie nasze zdrowie. Odpuściliśmy dlatego, że właśnie szliśmy tym torowiskiem, tymi złymi nawykami, jakimikolwiek zresztą. Często dobre nawyki też są złymi nawykami, bo są nawykami. Nawyk jest z natury niedobry, ponieważ owszem, ułatwia nam życie, ale nas zamyka. I to, co dobre jest chwilowo, nie znaczy, że jest dobre całe życie. To, że nawykowo nie jemy liści cisa czy innych trucizn, to wynika z naszej wiedzy, ale to nie znaczy, że tą wiedzę powinniśmy rozszerzyć na wszystko co naturalne, nieprzetworzone, na ruch. Nam się wydaje, że jeżeli nas nogi bolą przy pomarszu lub biegu, to znaczy, że powinniśmy więcej odpoczywać, a mniej się ruszać, mniej maszerować, mniej biegać. Jest zupełnie odwrotnie. Bolą nas dlatego, że mało się ruszamy. I to są kolejne nawyki. to są kolejne przekonania. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, kiedy mama mi mówiła rzeczy, niby prawdy powtarzane od sąsiadek, które mówią, że w momencie, gdy się jeździ rowerem, to można się rozchorować na serce, żeby za szybko się nie biegać, ponieważ się spocisz, a jak się spocisz, to się przeziębisz. No, ja dzisiaj wiem, że to są absolutne bzdury, ponieważ sprawdziłem, że jest zupełnie inaczej, jest zupełnie odwrotnie. Zresztą w naszym życiu w ogóle wszystko jest odwrotnie. No i tak krążę w lewo i w prawo, żeby się nie przyzwyczajać do tych torów za bardzo. Przeszedłem się tylko po to, żeby je pokazać i coś uzmysłowić, że nasze życie właśnie tak wygląda, ale nie znaczy, że przekonuje do chodzenia po torach. Chodzę po tym torowisku dlatego, że jest nieczynne. W innym przypadku no, byłoby to ryzykowne, a nawet w pewnym sensie łamaniem prawa. No dobrze. Czyli uwolnijmy się z tych ścieżek, z tych torowisk, którymi się poruszamy na co dzień. Zobaczmy, że wokół nas jest mnóstwo wolności, mnóstwo piękna, mnóstwo dobrych rzeczy poza tymi torowiskami, poza nawykami, poza przekonaniami, poza tym, czego nas uczą inni, czego nas uczy szkoła, religia, książki. Mamy swój rozum, swoją mądrość, tylko że nie używamy mądrości, używamy wiedzy, a to są dwie różne rzeczy. Być może też na ten temat kiedyś zrobię filmik na temat różnic między mądrością a wiedzą, a ta różnica jest diametralna i jest wielka, olbrzymia. No, z grubsza można by powiedzieć, że wiedza jest cudza, natomiast mądrość jest nasza, a to, co jest nasze, prowadzi nas do siebie samego. I ta intuicja, ten nasz duch, ta nasza wewnętrzna istota, ponieważ jest nasza, to nam sprzyja, nie oszukuje nas, nigdy się nie myli, zawsze nam podpowiada dobrze. My natomiast częściej niż intuicji słuchamy wiedzy, cudzych przekonań, też wynikających z tego, że ktoś stosuje swoje własne rzeczy, tylko podglądane u innych, usłyszane u innych, wyczytane u innych, często od autorytetów, które tak naprawdę autorytetami nie są. Mówią, bo to brzmi mądrze, ale nie jest mądre. No dobrze. To tyle na temat tych torowisk. Uwolnij się od nawyków. A często są złe nawyki. Często cię prowadzą na manowce. Ta droga też cię może zaprowadzić na manowce. Ona prowadzi tylko do określonego celu. Nie możesz nigdzie pójść i spotkać czegoś innego niż na co dzień. Niż na tych torach. Na tych torach nie znajdziesz niczego nowego. Może dzisiaj będzie ta roślina, która tu rośnie, taka, a jutro będzie nieco wyższa lub się złamie, bo wiatr ją złamie. Może wysypią jej się nasiona i o tyle będzie inna. Ale obok są równie piękne rzeczy, a może znacznie piękniejsze. Jest też zdrowie. Zdrowie nie może być zamknięte. Zdrowie jest naszą naturą, a chodzenie po takim torowisku, taką ścieżką życia, jaką jest torowisko, jest odejściem od naszej natury. Jest odejściem od samego siebie. Chodząc taką ścieżką nie idziemy w sposób naturalny, bo taka droga nie jest tak naprawdę drogą naturalną. Nie ma naturalnych dróg. Droga natury, w naturze nie ma dróg. Jedynymi drogami są rzeki. Woda tamtędy płynie, ale ona sobie sama tą drogę stworzyła jako taką, która pochłania jej najmniej energii. Człowiek też powinien kroczyć drogą, która pochłania mu jak najmniej energii. Nie w tym sensie, że powinienem siedzieć, nic nie robić, w sensie fizycznym, tylko nic nie robić w sensie ego, w sensie mentalnym, w sensie myślenia, w sensie angażowania się w jakieś misje, w jakieś dzieło, które ma w zamyśle nas zbawiać, a tak naprawdę prowadzi nas na manowce. No dobrze, temat szeroki, ale myślę, że potrzebny. No to hej, to tyle. Z Puszczy Rzepińskiej, przez którą biegną takie dawno nieużywane tory, ale jednak biegną i po nich się często poruszamy. Oczywiście jest to metafora. No to hej.